mówimy jednocześnie, że Eucharystia jest ofiarą krzyżową, chociaż bez krwi. To brzmi jak takie mówienie o czymś, co jest po prostu nierealne. No, albo jest to ofiara krzyżowa, albo jest coś ofiarą bez krwi. Spróbujmy się temu przyjrzeć bardziej dokładnie. Spróbujmy zrozumieć, na czym polega ofiara krzyżowa raz jeszcze. Ale zaczniemy zupełnie z innej strony. Pomyślmy o Trójcy Świętej. W Trójcy Świętej jest tak, że Ojciec, wszystko kim jest, z wyjątkiem tego, że jest Ojcem, daje swojemu Synowi. Mówimy, że rodzi swojego Syna. Nie stwarza, ale rodzi. Czyli wszystko kim jest, daje swojemu Synowi. Syn natomiast jest tym, który oddaje się swojemu Ojcu. To znaczy niczego nie zachowuje dla siebie, ale cały jest skierowany do swojego Ojca. Cały jest dla Niego. I to nazywamy ofiarą Syna Bożego. Nie ma tutaj cierpienia, jest tutaj czysta miłość, oddanie, bliskość, intymność i posłuszeństwo, które nie jest przymusem, ale jest takim porywem serca, żeby komuś siebie dać. Kiedy Chrystus Pan, kiedy Syn Boży staje się człowiekiem, to wówczas ta Jego odwieczna ofiara Syna Bożego, to co od wieków, od zawsze dzieje się w Trójcy Świętej, musiała zmieścić się w człowieczeństwie. I to się dzieje na bardzo wiele różnych sposobów. Najpierw, kiedy Chrystus jest poczęty, to mówi, nie chciałeś ofiar ani zaopaleń, ale dałeś mi ciało. Przychodzę pełnić Twoją wolę. On staje się człowiekiem, tak jako Syn Boży, w ofiarowaniu, w oddaniu się Ojcu, w posłuszeństwie do Niego. Kiedy rodzi się w Betlejem, to możemy na tą historię spojrzeć przez pryzmat tego, co czytamy w liście do Filipian w 2 rozdziale, że On ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi i stał się jednym z nas z wyjątkiem grzechu. Stał się małym chłopcem, który potrzebował opieki, zatroszczenia się, karmienia, przewijania. Był absolutnie zależny od ludzi. W posłuszeństwie, w oddaniu, w ofierze. Kiedy był młodym chłopakiem, był posłuszny Józefowi i Maryi. Kiedy przyjmował chrzest, mówi, trzeba nam zrobić to, co jest sprawiedliwe. To znaczy to, co jest napisane o mnie w prawie. Mam być posłuszny słowu, które Ojciec wypowiedział. Kiedy walczy z diabłem, zawsze mówi, mimo iż jest Synem Bożym, że nie zrobi niczego, co byłoby wbrew woli Ojca. Jest cały czas Jemu posłuszny. Kiedy głosi Ewangelię, kiedy robi cuda, to mówi, mówię to, co słyszałem od mojego Ojca, czynię to, co widziałem u mojego Ojca. Wreszcie w Getsemani mówi, niech się stanie Twoja wola. A na krzyżu spełniony mówi, wykonało się. To znaczy, wykonałem to dzieło. Jako człowiek byłem posłuszny Ojcu we wszystkim. Na szereg różnych sposobów, ale zawsze w pełni całego siebie oddawałem Jemu. I taka ofiara dzieje się podczas Eucharystii. Cały oddaje się Ojcu w zupełnie nowy sposób, zapośredniczony w tej formie uczty pod postaciami chleba i wina. Oddaje się Ojcu w posłuszeństwie. Msza się dzieje wobec Boga Ojca. Krzyż natomiast jest takim specjalnym momentem w życiu Chrystusa, kiedy Jego człowieczeństwo, moglibyśmy powiedzieć, dogania bóstwo. I wreszcie Chrystus może oddać całego siebie Ojcu, również swoim życiem. Życiem jako człowiek, życiem biologicznym, życiem, które przyjął w łonie Maryi Panny. On całego siebie, już bez niczego, co mógłby zostawić, również ze swoim życiem oddaje Ojcu. Niczego nie zostawia dla siebie. To można zrobić tylko raz, na krzyżu. Ale to również jest ofiara Bożego Syna. Taka, jaka była we wcieleniu, taka, jaka była w narodzeniu, w głoszeniu Ewangelii, w walce z diabłem, taka, jaka była w Ogrójcu. Niczego tamtym ofiarom nie brakowało. Zawsze to była ofiara Bożego Syna. W pełni, całkowicie oddanego Ojcu. Również na krzyżu. Ale na krzyżu wreszcie człowieczeństwo to pokazuje w 100%. I w Eucharystii bierzemy udział w ofierze Bożego Syna. W tej samej, którą złożył na krzyżu i którą złożył w kołysce w Betlejem. Tą samą ofiarę, którą składał w Getsemani, składa podczas ostatniej wieczerzy. On cały oddaje się Bogu Ojcu i do tego nas przyłącza.
To, o czym przed chwilą mówił ojciec Tomasz, ma swoją fachową nazwę – anamneza. Ten termin pochodzący z języka greckiego oznacza pamiątkę, wspomnienie. Ale taką pamiątkę i takie wspomnienie, które jest inne od naszego normalnego rodzaju wspominania, jak chociażby kiedy oglądamy zdjęcia, które zapisały jakieś wydarzenia z naszej przeszłości i dzisiaj je oglądamy, żeby przypomnieć sobie, jak to kiedyś było, żeby w jakiś sposób za pośrednictwem tych zdjęć uczestniczyć w tych wydarzeniach. Ale tak naprawdę tylko możemy emocjonalnie i pamięcią w te wydarzenia wejść, natomiast one nie dzieją się, nie stają się obecne, teraz, tu i teraz. Anamneza, czyli wspomnienie, jakie celebrujemy w Eucharystii, jest uobecniające. To znaczy te wydarzenia, które wspominamy, stają się obecne, tu i teraz. Mamy do nich bezpośredni udział. W jednym z wcześniejszych odcinków mówiliśmy o tym, że nie dzieje się to na zasadzie powtarzania. List do Hebrajczyków jasno mówi, że Jezus Chrystus tylko jeden i jedyny raz oddał swoje życie na krzyżu, raz umarł i raz zmartwychwstał. I nie umiera na nowo, nie powtarzamy tych wydarzeń. Anamneza również nie funkcjonuje jako wehikuł czasu. To znaczy, że kiedy zaczynamy celebrować Eucharystię, to przenosimy się 2000 lat wstecz i nagle zaczynamy chodzić po palestyńskiej ziemi. Doskonale wiemy, że nie zmieniamy naszego miejsca w czasie i przestrzeni. Jesteśmy dokładnie w tym kościele, w którym celebrujemy Eucharystię. Jak zatem rozumieć, co to znaczy, że uczestniczymy w wydarzeniach z życia naszego Pana? Możemy do tego podejść w takim kluczu, jaki zaproponował nam święty Tomasz z Akwinu. On w komentarzu do listu do Rzymian mówi o tym, że Jezus Chrystus zasiadający po prawicy swojego Ojca wstawia się za nami w swoim człowieczeństwie, które przyjął dla nas. Ale do tego człowieczeństwa również włączył wszystkie wydarzenia swojego życia, wszystkie misteria swojego ziemskiego życia. Jak to rozumieć? Co to oznacza? Wszystkie wydarzenia z życia naszego Pana zostały niejako wpisane w Jego historię, w historię Jego osoby, w Jego człowieczeństwo, które zostało przez Niego przyjęte. To On w swoim ciele się narodził. On w swoim ciele został napełniony Duchem Świętym w czasie chrztu. On w swoim ciele przechodził przez palestyńską ziemię, uzdrawiał i głosił Ewangelię Królestwa Bożego. On ostatecznie właśnie w swoim ciele oddał życie na krzyżu. I On w tym ciele zmartwychwstał. I to ciało wyniósł po prawicę Ojca do nieba. Bardzo mocno to pokazuje ta prawda, że Chrystus po swoim zmartwychwstaniu zachował rany. Rany gwoździ, rany przebitego boku na swoim ciele. Pokazując, że wszystkie wydarzenia z Jego życia zostały w to ciało wpisane. Ukształtowały Jego człowieczeństwo. Wobec tego, kiedy w Eucharystii celebrujemy tajemnicę Jego obecności, o czym mówiliśmy w pierwszych odcinkach, że On naprawdę jest obecny w swoim ciele, krwi, duszy i bóstwie i to ciało jest tożsame z Jego ciałem, które miał na palestyńskiej ziemi, jako Syn Maryi, jako Ten, który uczył się zawodu cieśli od Józefa. To ciało jest Jego ciałem. Więc w to ciało jest również wpisana cała Jego historia i wszystkie wydarzenia z Jego życia. Kiedy zatem celebrujemy Eucharystię i klękamy wobec chleba i wina, które stały się ciałem Jego krwią, klękamy też wobec wszystkich wydarzeń naszego zbawienia. I kiedy celebrujemy Boże Narodzenie, to celebrujemy osobę Jezusa Chrystusa, który narodził się w swoim ciele. Ale również wszystkie wydarzenia Jego życia są tam obecne. Skupiamy się tylko, mamy taki flash, tylko na jedno wydarzenie, żeby lepiej, głębiej je przeżywać. Natomiast Jezus jest zawsze obecny, cały w swoim ciele, krwi, duszy i bóstwie, ale też z wszystkimi wydarzeniami zbawienia. Nigdy to nie są rzeczywistości rozdzielne. Wobec tego, kiedy w katechizmie Kościoła katolickiego czytamy, że wydarzenia z życia Jezusa są wiecznotrwałe, to nie w tym sensie, że one trwają jako takie ziemskie wydarzenia na wieczność, że pojedziemy teraz do Ziemi Świętej i będziemy w Jerozolimie i zobaczymy ukrzyżowane ciało Jezusa i zobaczymy trzy krzyże. Nie, doskonale wiemy, że tam stoi dzisiaj bazylika, że nie ma ciała Jezusa na krzyżu. One są wiecznotrwałe w tym sensie, że nie tylko skutek działa na wieczność, ale że mamy dostęp do ciała Jezusa Chrystusa i w Jego ciele na wieczność
to wydarzenie ukrzyżowania zostało zapisane, bo On umarł w swoim ciele. Ilekroć celebrujemy Eucharystię, mamy dostęp nie tylko do cielesności Jezusa, ale w tej cielesności również do wszystkich wydarzeń zbawczych.